Na podstawie artykułu 20 ustawy 2C z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, dzienniku ustaw 2018, mam zaszczyt i szczęście poprowadzić pierwszą sesję Rady Miasta w Turowie i Ławeckim. Witam wszystkich radnych, witam pana burmistrza, witam wszystkich obecnych na obradach pierwszej sesji. Na początku poproszę pana przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Turowie o wręczenie radnym i burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. W związku z wyborami, które zostały zarządzone na 21 października 2018 roku, chciałbym teraz wręczyć zaświadczenia poszczególnym radnym burmistrzowi. Będę wyczytywał alfabetycznie. Przeczytam jedno zaświadczenie, żeby wiedzieć, co każdy ma zapisane. Burowie Ławeckie, dnia 19 listopada 2018 roku. Zaświadczenie. Na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks Wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza w Burowie Ławeckim stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 21 października 2018 roku, pani Antochów Ewa wybrana została radną miasta Burowo i Ławeckie. Zapraszam. Zapraszam pana Czesława Antoniewicza. Zapraszam pana Pachanowicza Kamina. Zapraszam pana Kajdanowicza Rafała Mariusza. Zapraszam pana Koraka Macieja. Słowami ślubuję lub ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Roda ślubowania. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców Górowa i Ławeckiego. Antoków Ewa. Antonowicz Czesław. Bakanowicz Kamil. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Gajdamowicz Rafał. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Chorak Maciej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Janusz Czak Anna. Ślubuję. Kinał Andrzej. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Komorowski Kamil Paweł. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Łukianowicz Łukasz Piotr. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Piszczek Anna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rokuń Łukasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Sawicz Grażyna Katarzyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Szlejer Zbigniew. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wierzbowska Alina Janina. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Złotucha Łukasz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. I proszę o ślubowanie pana burmistrza. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych miasta Górowo i Ławeckie obecnych jest 14, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Przepraszam, jest brak podpisu. Proszę podpisać, pan Janowicz. Pan Janowicz Piotr. Jest to obecności trzeba podpisać, bo Janowicz zostawia, czy każdy przewodniczący później stwierdza, jaka jest frekwencja. Łukasz się zakręcił, bo to już któraś kadencja jest. Dziękuję bardzo. Poprawię się. Na 15 radnych miasta Górowa i Ławeckie obecnych jest 15, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Państwo radni otrzymaliście porządek obrad, wpłynął wniosek z propozycją wprowadzenia punktów. Szósty punkt, wybór przewodniczącego Rady Miasta. Siódmy, wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta. Ósmy, zamknięcie sesji. Kto jest za przyjęciem zgłoszonego wniosku o zmianę porządku obrad? Proszę o podjęcie ręki. Kto jest za? Jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem zgłoszonego wniosku o zmianę porządku obrad? Proszę o podjęcie ręki. Ilu jest? Jeszcze raz proszę. 13 za. Kto się wstrzymał? Dwóch się wstrzymało. Kto jest przeciw? Większością głosów został przyjęty wniosek o zmianę porządku obrad. Odczytam porządek obrad po zmianach. Przepraszam. Porządek obrad po zmianach. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji, stwierdzenie jej prawomocności. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze, wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze, złożenie ślubowania przez radnych, złożenie ślubowania przez burmistrzów, wybór przewodniczącego Rady Miasta, wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta, zamknięcie obrad.
kto jest za przyjęciem zgłoszonego wniosku porządku obrad po zmianach. Proszę o podniesienie ręki. 13 za. Kto się wstrzymał? 2 się wstrzymało. Większością głosów porządek obrad po zmianach został przyjęty. Przystępujemy do dalszych punktów. Punkt 6, ponieważ od 1 do 5 wszystkie punkty zostały już zrealizowane. Punkt 6 to wybór przewodniczącego rady. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafie 24 statutu miasta rada wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy na kandydata oddana została liczba głosów co najmniej o jeden więcej od połowy wszystkich ważnie oddanych głosów. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna, która wyłania spośród siebie przewodniczącego komisji. Przystępujemy do powołania komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Jeżeli można, chciałabym zgłosić pierwsza pana Czesława Antonowicza. Proszę o następnych kandydatów. Nie mogę być takiego. Czemu pani nie może być? Mogę zostawić? Bo jest to przygotowanie. Pan Maciej Korak. Zgadza się? Zgadzam się. Ja bym proponował koleżankę też głosu. Nic jakiegoś nie usłyszałam. Nie usłyszałam? Czy jeszcze ktoś? Ja chciałem zgłosić kolegę dla pana Bucza jeszcze. Wyrażam zgodę. Wyrażam proszę. Tak. Pan Bachanowicz. Kamil. Kamil. Odczytam skład komisji rotacyjnej. Pan Czesław Antonowicz, pan Maciej Chorak, pani Alina Wierzbowska, pan Kamil Bachanowicz. Proszę o wybór przewodniczącego spośród kandydatów na komisję, do komisji skrutacyjnej. Może wyjdziemy na chwilę? Tak, proszę. Przepraszam. Przepraszam. Czy mają państwo uwagi co do składu komisji skrutacyjnej? W takim razie, kto jest za takim składem komisji skrutacyjnej? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jednogłośnie przyjęliśmy skład komisji skrutacyjnej. Proszę o wybór przewodniczącego.
Przystępujemy obecnie do wyboru przewodniczącego Rady. Proszę o podanie kandydatów. Jako pierwsza proponuję pana Andrzeja Kinala. Proszę. Zgłaszający się. Pan Rafał. Chciałem zaproponować pana Łukasza Łukianowicza. Pana Łukianowicza. Proszę. Nie ma? Kandydaci na przewodniczących Rady. Pan Andrzej Kinal, pan Łukasz Łukianowicz. Zapoznam państwa teraz z zasadami głosowania przy wyborze przewodniczącego Rady. Głosowanie jest tajne. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miasta, które rozda komisja skrutacyjna. Radny głosuje poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej kratce obok wyrazu za, przeciw, wstrzymuje się przy nazwisku jednego kandydata. Za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość oddanych głosów za przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawił X jednocześnie w dwóch lub trzech kartkach za, jego głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, nieopatrzone pieczęcią oraz całkowicie przedarte są kartami nieważnymi. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku X przy żadnej kratce, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru. Czy są jakieś pytania? Ja mam wniosek. Czy jest możliwe, żeby kandydaci na przewodniczącego zaprezentowali się? Ja. Może powiedzieli, żeby móc mieć możliwość wyboru, tak? No nie widzę żadnego problemu. Nie, to może ja zacznę, tylko nie wiem, no, nazywam się Łukasz Łukianowicz, jestem radnym od jednej kadencji, 4 lata. Nie wiem, co miałbym więcej powiedzieć. Tak. Się na serce. Jeżeli są jakieś pytania, to odpowiem ewentualnie, jeżeli... Gdzie pan pracuje? Gdzie pan pracuje? W Wydziale Komunikacji w Kurowie. Czy są jakieś pytania do pana? Pan Andrzej? Tak, nazywam się Andrzej Kinał. W tej chwili jestem na emeryturze, jestem emerytowanym funkcjonariuszem Służby Więziennej. Przepracowałem w zakładzie karnym prawie 25 lat, z czego ostatnio 10 na stanowisku zastępcy dyrektora. W tej chwili jestem na emeryturze, więc mogę tutaj poświęcić swój czas, swój zapał, energię dla miasta, dla wszystkich tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę komisję skrutacyjną o przystąpienie do pracy i przygotowanie planu do głosowania. Chyba kandydatów. No właśnie, zabieramy do tego. Proszę.
Thank you.
Thank you.
Rok w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta. W składzie przewodnicząca Lina Wierzbowska, członek Czesław Antonowicz, Kamil Wachanowicz, Maciej Chorek stwierdza, co następuje. Na stan 15 radnych Rady Miasta na sesji obecnych jest 15 radnych. Wydano 15 kart do głosowania. Głosowało 15 radnych. Głosów ważnych oddano 15, nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego Rady otrzymali następującą ilość głosów. Pan Andrzej Kinal 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Pan Łukasz Lukijanowicz 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Rady Miasta został wybrany pan Andrzej Kinar. Gratulujemy panu Andrzejowi. Na ten protokół zakończono. Podpisali się Alina Wierzbowska, Czesław Antonowicz, Bachanowicz i Chorak Maciej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla potwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady odczytam uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Głogów-Iławeckie. Na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, Rada uchwala, co następuje. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Miasta Kulowo-Iławeckie wybrany został pan Andrzej Kina. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Gratuluję panie Andrzeju. Gratuluję i proszę o kontynuację obrad. Dziękuję państwu i przepraszam za moje opinie. Dziękuję. Szanowni państwo, koledzy radni, panie burmistrzu, dziękuję bardzo za obdarzenie mnie tu zaufaniem. Będziemy wspólnie przez najbliższą kadencję, długą, po 5-letnią, będziemy tutaj dbali o nasze miasto. Myślę, że w zgodzie, w pojednaniu tutaj i wspólnie będziemy dbali o naszych mieszkańców, o nasze miasto i nasze ulice. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zgodnie z dzisiejszym porządkiem przystępujemy teraz do wyboru wiceprzewodniczących. Jest ich dwóch tutaj, tak? I bardzo proszę o zgłaszanie chętnych, tak, kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miasta. Proszę bardzo, pani Grażyna Sawicz. Czy pani się zgadza? Tak. Ja zgłaszam panią. Dziękuję, zgadzam się. Ja chciałem zgłosić Rafała Bajdanowicza. Panie Rafale? Zgadzam się. Tak. Czy są jeszcze kandydaci chętni na przewodniczących? Wiceprzewodniczący, przepraszam. Nie widać, tak? Czyli w związku z powyższym również komisja skrutacyjna, tak?
przystąpi teraz tutaj do przygotowania kart. Właśnie, wniosek formalny. Czy jesteście Państwo za tym, żeby ta sama komisja skrutacyjna ponownie dokonała wyborów? Proszę o podjęcie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Dla sprawności ta sama komisja skrutacyjna przeprowadzi teraz tutaj właśnie swoje obrady. Mam taką uwagę, bo to nie będzie wybierana ta sama, znaczy różna komisja skrutacyjna do każdego głosowania. Ta komisja skrutacyjna została wybrana do każdego głosowania na tym posiedzeniu, także to tylko drobna uwaga. Nie ma potrzeby wybierania głosowanie komisji skrutacyjnej. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. W związku z powyższym tutaj kolega też tutaj przypomniał właśnie i też tutaj nas ukierunkował. Ta sama komisja skrutacyjna będzie w dalszym ciągu tutaj, jeżeli będą takie potrzeby, będzie dokonywała tutaj obliczeń głosów i tak dalej. Także bardzo proszę teraz o udanie się tutaj, przygotowanie kart do głosowania. Zaczekamy chwilę, tutaj komisja przygotuje i przystąpimy do głosowania. Thank you.
Szanowni Państwo, przypomnę jeszcze tutaj właśnie zasady, jakie będą obowiązywały przy wyborze wiceprzewodniczących Rady, bowiem zgodnie z paragrafem 24 Statutu Miasta, Rada Miasta wybiera ze swojego grona dwóch wiceprzewodniczących. Radni wiceprzewodniczący wybierani są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy Rady Miasta. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy na kandydatów została oddana liczba głosów co najmniej o jeden większa od połowy wszystkich ważnych głosów. W związku z tym, że mamy teraz trzech kandydatów, a wiceprzewodniczących jest dwóch, w związku z tym macie Państwo przygotowane tutaj karty do głosowania i oddajemy dwa głosy, tylko wskazujemy dwóch wiceprzewodniczących z trzech tutaj podanych. Przypomnę tylko, że głosowanie jest tajne. Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Miasta, które rozdała właśnie przed chwilą komisja skrutacyjna. Radni głosuje przez postawienie znaku X przy dwóch kandydatach, wybierając tutaj, wskazując tych dwóch. Radny tutaj może się być przeciw, wstrzymać się lub też być za, przeciw lub wstrzymać się. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów oddanych za przy obecności co najmniej połowy ustalonego składu Rady. I to tyle właśnie. W związku z powyższym proszę bardzo tutaj o postawienie, wskazanie dwóch kandydatów, spośród trzech. I przystąpimy później do przeliczenia głosów. Trzeba wskazać, głosujemy, wybieramy dwóch wiceprzewodniczących miasta. Kandydatów jest trzech, więc wskazujemy dwóch. I tych dwóch trzeba skreślić w momencie, znaczy skreślić, zaznaczyć, tak? A może wstrzymać się. Może się wstrzymać. Zagłosować się. Thank you.
19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady. Komisja skrutacyjna w składzie Alina Wierzbowska, Czesław Antonowicz, Kamil Bakanowicz, Maciej Chorak stwierdza, co następuje. Na stan 15 radnych Rady Miasta na sesji obecnych jest 15 radnych. Wydano 15 kart do głosowania. Głosowało 15 radnych. Głosów ważnych oddano 15, nieważnych 0. Zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady otrzymali następującą ilość głosów. Grażyna Sawicz 13 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Anna Piszczek 11 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Rafał Gajdanowicz 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na przewodniczącego Rady została wybrana pani Grażyna Sawicz. Tak, bardzo proszę. Tak, mam.
radni, czyli mamy wszystko, to możemy działać przez najbliższe 5 lat. Jeszcze raz się powtórzę, że myślę, że będziemy wspólnie działali dla dobra nas wszystkich, dla miasta. W tym momencie również serdecznie witam przybyłych naszych gości, mimo że obrady tutaj też idą na żywo, będzie transmisja później za jakiś czas pewnie w internecie. Witam wszystkich przybyłych gości, witam bliskie służby mundurowe, witam przybyłych dyrektorów szkół, dyrektor szpitala, witam serdecznie wszystkich, witam również pana przewodniczącego mijającej rady właśnie. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy już tutaj, drodzy państwo, porządek naszych tutaj obrad. Nasza sesja dobiegła końca. Serdecznie dziękuję wszystkim za konstruktywny udział w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam pierwszą sesję Rady Miasta Górowo-Łowieckiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.